Jak tłumaczy prof. Paweł Machcewicz, agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego nie zastali go w domu, jednak rozmawiali z jego synem. Mieli mówić, że byli w pobliżu i zajrzeli przy okazji. Po wylegitymowaniu, okazało się, że przyjechali specjalnie z Gdańska, pisze twórca Muzeum II Wojny Światowej. W związku z doniesieniami medialnymi oświadczenie w sprawie wydało CBA. Z kolei Piotr Kaczorek z Wydziału Komunikacji Społecznej CBA poinformował w rozmowie z onet.pl, że agenci prowadzili wczoraj rutynowe czynności w domu prof. Machcewicza. W oświadczeniu czytamy, że były dyrektor Muzeum II Wojny Światowej dwukrotnie nie podjął wysłanych na adres domowy wezwań do stawienia się w prokuraturze w charakterze świadka. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku pisemnie zleciła funkcjonariuszom CBA z delegatury w Gdańsku ustalenie, czy przebywa on pod warszawskim adresem, pod który kierowane były niepodjęte wezwania oraz doręczenie panu Machcewiczowi wezwania do stawienia się do prokuratury w charakterze świadka, czytamy dalej. Podano, że funkcjonariusze wykonywali w Warszawie tego dnia czynności w innych prowadzonych postępowaniach. Wykonując zlecenie prokuratury byli także w mieszkaniu pana Pawła Machcewicza. Nie zastali wzywanego świadka, zostawili domownikom informację z prośbą o kontakt wzywanego z CBA po jego powrocie. To standardowe, codzienne działania każdej służby, funkcjonariuszy wykonujących swoje czynności służbowe, zapewniono.